Cześć kochani, witam serdecznie subskrybentów mojego kanału urodzonych 7 stycznia. Składam Wam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Niech Wam się darzy, niech Wam się dobrze dzieje, kochani. Rozwijajcie się, kochajcie, miejcie pod dostatkiem wszystkiego tego, co jest Wam potrzebne do prawidłowego rozwoju, do satysfakcji, do zadowolenia. Ja trzymam za Was kciuki, przesyłam Wam pozytywne fluidy, kochani. No i oczywiście jakaś wróżba dla Was by się przydała na ten czas Waszych urodzin. Kochani, przede wszystkim taka informacja na wstępie. Mam tutaj takie przeświadczenie, że ktoś jest, paradoksalnie rzecz ujmując, zmęczony odpoczywaniem. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale może tak być, że właśnie tutaj taki paradoks, że odpoczywanie, jeżeli jest go za dużo, też bywa męczące, zwłaszcza dla ludzi takich, którzy na co dzień są, powiedzmy, przynajmniej przeciętnie aktywni. Mówię przynajmniej przeciętnie, no bo tu nie chodzi oczywiście od razu o to, że musimy jakieś maratony odbywać, że jesteśmy po prostu nie wiadomo jakimi wyczynowcami, nie wiadomo co na co dzień robimy, zdobywamy Mont Everesty i tak dalej, ale przynajmniej przeciętnie aktywny człowiek może odczuwać taki pęd ku czemuś, takie wstrzymanie, które oczywiście było spowodowane jakąś przerwą świąteczno-noworoczną. Teraz też niektórzy jeszcze mają tak zwany długi weekend, bo jest Trzech Króli, czyli znowu święto, znowu troszeczkę nam się to tutaj przedłuża. Niektóre zakłady pracy też nie pracują, robią sobie takie długie, długie wakacje i nie wszystkim ten przestój odpowiada. Niektórzy z Was mogą po prostu mieć takie pomysły, które są wytworem chwili. Zwłaszcza osoby, które mają jakieś kreatywne hobby, mają pracę taką, która właśnie zasadza się na wyobraźni, gdzie my możemy troszeczkę powymyślać, gdzie nasze pomysły się liczą, no to tutaj już może byście chcieli coś realizować, wrócić wreszcie do tych swoich codziennych zajęć, z których czerpiecie radość i satysfakcję. I może właśnie takie pomysły odkrywcze już gdzieś tam się w Was kumulują i jest coś takiego jak pęd twórczy, że już by się coś chciało właśnie zrobić. Niektórzy mogą nawet sobie te pomysły zapisywać, bo to jest coś takiego szybko, szybko, bo jak tego nie wykorzystam szybko, to mogę zapomnieć i co to będzie, prawda? Czyli, że te pomysły, te idee gdzieś mogą przepaść, więc niektórzy mogą faktycznie tutaj odczuwać już znużenie tą przerwą, tym takim zastojem, że nic się nie dzieje. Albo ci, którzy czekają na jakieś rozstrzygnięcia swoich spraw, rozwiązania, informacje, są troszeczkę skonfundowani tym, że właśnie urzędy, instytucje, rozmaite organizacje, no właśnie mają tę przerwę, że w tym momencie tej odpowiedzi nie możemy otrzymać, no tylko musimy tutaj poczekać. Więc tak to jest, ale zobaczmy sobie jeszcze, co na ten temat. Sobie trochę tutaj zrobię miejsca, kochani. Co na ten temat Was chcą powiedzieć karty? Co Wam tutaj chcą przekazać? Mamy piątkę pentakli. Wiecie co, niektórzy może tutaj poważnie myślą, tak, może by chcieli gdzieś wyfrunąć w świat, dlatego że najzwyczajniej w świecie brakuje pieniędzy przez tą przerwę, przez ten zastój właśnie, bo może Wy macie taką pracę, że po prostu jesteście tak zwanymi wolnymi strzelcami, czyli ile sobie wyrobicie, tyle macie. Nie pracujecie gdzieś, powiedzmy, na etacie, a nawet jeśli, no to Wasza praca jest po prostu uzależniona od rezultatów. No jest przerwa, jest zastój, jest wolne, no to nie zarabiacie siłą rzeczy. Piątka pentakli może świadczyć o tym, że chcielibyście już wrócić do swoich codziennych obowiązków, bo przydałoby się podreperować rodzinny budżet. No i tutaj as mieczy, być może będziecie chcieli też po nowym roku, jak wrócicie do pracy, z kimś porozmawiać o podwyżce, dlatego że no to, co zarabiacie, może dla Was być po prostu niewystarczające i będziecie chcieli prawdopodobnie również tutaj nowych możliwości w swojej pracy, co niektórzy będą się bardziej reklamować, głównie w internecie podejrzewam, no bo to jest teraz taki największy nośnik informacji, najłatwiej się tutaj przebić, więc będą się reklamować, bo po prostu no, przemyśleli
zdaliście sprawę, w asie mieczy tutaj jest takie rozsądne, zdroworozsądkowe podejście. Niektórzy będą może próbowali dodatkowe źródła zarobkowania zdobyć, inni będą negocjować warunki swojego zatrudnienia, negocjować głównie pensje, no, robić wszystko, żeby po prostu zarobić więcej i otwierać się też na nowe możliwości, co niektórzy być może będą rozważali wyjazd za pracą, za zarobkiem, bo na przykład na terenie kraju no, zarabiają mało i stwierdzili, że po prostu w swojej profesji gdzieś za granicą, zwłaszcza jeżeli są jakimiś specjalistami w danej dziedzinie, no po prostu zarabia się na przykład dwukrotnie czy trzykrotnie więcej w tym samym zawodzie, tylko po prostu gdzieś na obczyźnie, więc te osoby mogą faktycznie no, z takich czysto zarobkowych, czysto materialnych powodów właśnie gdzieś tam przemyśleć sprawę i udać się do jakiejś pracy za granicą. Mamy też kartę niezależność tutaj jako rada dla Was, czyli rzeczywiście tutaj głównie chodzi o jakiś rodzaj uniezależnienia się od innych. Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. Myślę, że zbyt długo byliście na tak zwanym przysłowiowym garnuszku, licząc się właśnie z tym, co inni Wam mają do zaoferowania. Jeżeli ktoś Wam dawał tyle, ile chciał, to Wy tutaj nie mieliście takiej siły przebicia, żeby to negocjować, chociaż Wam to nie wystarczało, albo też uważaliście, że to jest zbyt niska cena, nieadekwatna do Waszych pomysłów, Waszej kreatywności, do nakładu Waszej pracy. Więc tu rzeczywiście ja tak myślę, że Wy będziecie chcieli coś zmienić, głównie w tej sferze materialnej. Ale pamiętajmy, że piątka pentakli też może mówić o jakimś niedostatku uczuciowym, emocjonalnym. I tutaj rzeczywiście będziecie chcieli się wobec tego bardziej otworzyć. Czyli do tej pory był ten niedostatek emocjonalny, ponieważ za dużo było tutaj zdrowego rozsądku, za dużo myślenia, za dużo uzależniania siebie od innych. Natomiast myślę, że teraz będziecie Wy też bardziej otwarci, będziecie bardziej też rozumieć siebie i rozumieć otaczający Was świat. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.